Natura 2000 z Nawina do stacji kolejowej Czarnowęsy Pomorskie prowadzi aleję o długości 1750 metrów, którą tworzą dąb czerwony, lipa drobnolistna i klon zwyczajny o obwodzie pnia od 215 do 348 cm. Orientacyjny wiek tych gatunków drzew to od około 90 do 140 lat. Nie zagrażają one okolicznym mieszkańcom. Nie rosną w skrajni drogi. Są niebywale malowniczym elementem architektury krajobrazu. Zimą w naturalny sposób chronią drogę od nawiewania śniegu z okolicznych pól uprawnych. W 2014 roku zaznaczono do wycięcia ponad 30 drzew tej alei. Kuriozalne. Niestety, aleja ta nie została wpisana na listę Narodowego Instytutu Dziedzictwa, czyli nie jest prawem chroniona. Teren gminy zakwalifikowany został jako obszar chronionego krajobrazu Natura 2000 do Rzeczy Parsenty oraz Dolina Radwi, Chocieli i Chotli. W obszarach chronionego krajobrazu i pomników przyrody na terenie gminy Białogard występuje szereg obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, zasługujących na ochronę, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Czarnowęsy. Nazwa wsi wskazuje na pochodzenie z łużyckiego i oznacza czarny wąż. Jest to także związane z faktem, że przed wiekami na zachodnim brzegu rzeki Mogilicy znajdowało się bagno zarośnięte olchami, które ciągnęło się kilometrami jak wąż. Teren w najbliższym sąsiedztwie wsi jest lekko pofałdowany. W parku za pałacem znajduje się pagórek Kemowy, góra Płaskosz, 83 metry nad poziomem morza. Na polach i łąkach w okolicy spotkać można żurawie. Około 1 km na północny wschód od wsi znajduje się torfowisko wysokie, uznawane za użytek ekologiczny. Na rzece Mogilicy znajduje się most kamienny łukowy oraz jas młyński przy młynie, który jest nieużywany i zniszczony. We wsi i okolicy można spotkać następujące aleje. Pomnik przyrody, 22 lipy na nieczynnym cmentarzu przy drodze do Gruszewa. Po obu stronach śródpolnej drogi Rzyszczewo-Czarnowęsy lipa drobnolistna, buk zwyczajny, grab zwyczajny i klon zwyczajny. Z Nawina do stacji kolejowej dąb czerwony, lipa drobnolistna, klon zwyczajny. Z wioski do mostu na Mogilicy lipa drobnolistna, jesion wyniosły oraz klon zwyczajny. Do Czarnowęsów fermy lipa drobnolistna i kasztanowiec zwyczajny. W miejscowości znajduje się duży park pałacowy o powierzchni 23 hektarów, położony nad rzeką Mogilicą, na jej południowym brzegu. W parku o wyraźnym romantycznym charakterze rośnie wiele starych i o potężnych rozmiarach drzew. Dominują w nim buki i dęby szypułkowe. Rosną tam również drzewiaste cisy i buk odmiany czerwonolistnej przy pałacu. W głębi jodła pospolita i daglezja zielona. W Runie występują gatunki typowe dla ubogiej buczyny i nadbrzeżnych olsów, w tym przytulia wonna, paprotka zwyczajna oraz bluszcz. W parku znajduje się również cmentarz, grobowiec rodzinny przedwojennych właścicieli wsi. Jest to niewątpliwie jeden z najurokliwszych parków dworskich na terenie gminy Białogard. Niestety, podobnie jak pozostałe zabytkowe parki gminne, bywa czasem śmietniskiem.